Witam wszystkich bardzo serdecznie w VIF News, ja nazywam się Seth Doner i dziś porozmawiamy sobie o takich rzeczach jak potwierdzona walka Johna Cena na WrestleMania 36, walka o Universal Championship na największej ze scen zapowiedziana, CM Punk na temat walki w AEW i pracy dla Fox i aktualna karta najbliższego pay-per-view od WWE, czyli Elimination Chamber. Jednak zanim przejdziemy do newsów, chcę przypomnieć, że dzisiaj, czyli w sobotę o godzinie 20:00 na naszym kanale odbędzie się transmisja tuż przed galą AEW Revolution. Wraz z Pawłem porozmawiamy sobie o wszystkich walkach, które się dzisiaj odbędą i porozmawiamy sobie też troszeczkę o przyszłości głównego przeciwnika WWE. Tak więc jeśli chcecie posłuchać o All Elite Wrestling i przez jakieś półtorej godziny dobrze się bawić w sobotni wieczór, to zapraszamy na tuż przed galą o godzinie 20:00. Zacznijmy od najciekawszej rzeczy, która miała wydarzyć się podczas ostatniego SmackDown Live, czyli powrotu 16-krotnego mistrza świata Johna Cena. I rzeczywiście powrócił w ostatnim segmencie tygodniówki, aby zdradzić swoje plany dotyczące nadchodzącej WrestleMania. Cena jak zawsze wygłosił typowe dla siebie promo, dziękując fanom, zawodnikom i federacji za okazję, czyli ponownie takie typowe babyfaceowe promo. Stwierdził on, że na zaplecze są dziesiątki gwiazd, które każdego dnia dają z siebie wszystko, aby dostać jakąkolwiek pozycję podczas właśnie największej ze scen. Mówiąc o tym dodał, że właśnie dlatego nie zawalczy podczas tej gali, aby dać możliwość młodszym gwiazdom. Wydawałoby się, że rzeczywiście Cena odpuści sobie zapowiedź swojego przeciwnika, ponieważ przybił piątki z fanami i zbliżył się do stage'u. Jednak wtedy na arenie, o mój Boże, jakie zaskoczenie, pojawił się były mistrz Universal, który swój tytuł stracił 24 godziny temu. The Fiend Bray Wyatt. Co ciekawe, nie zaatakował on Johna, tylko po prostu wskazał na znak WrestleMania 36, który wisi na arenie. John przytaknął i właśnie w ten sposób zakończyliśmy show. Oficjalnie federacja potwierdziła już tę walkę, co oznacza, że dostaniemy powtórkę z WrestleMania 30, gdzie to John Cena zmierzył się z Brayem Wyattem. Przyznać trzeba, że wtedy historia robiła wrażenie i wszystko wyglądało bardzo, bardzo dobrze. Teraz niestety wygląda na to, że WWE ściąga Johna tylko dla szerszej publiczności i daje mu Wyatta tylko po to, aby najbardziej rozpoznawalna osoba w WWE ostatnich miesięcy nie została bez walki na takiej gali. Czy to dobre posunięcie? Kto wie, może jeszcze przed galą będą w stanie zbudować dobry program i dać nam kilka minut ciekawej walki podczas WrestleMania. Jednak też z drugiej strony troszeczkę szkoda postaci Braya Wyatta. Jeszcze miesiąc temu kompletnie by rozwalił on Cena na stage'u, zostawiając go w kałuży krwi. A teraz wychodzi jako The Fiend i po prostu wskazuje na znak WrestleMania i do widzenia. Miejmy tylko nadzieję, że to tylko i wyłącznie dla tego segmentu tak postać The Fienda została pokazana, ponieważ jeśli to jest, powiedzmy, kierunek, w którym WWE chce iść, to niestety, ale rest in peace. A skoro jesteśmy już przy największej ze scen, to trzeba powiedzieć sobie o jednej z najważniejszych walk na tej gali. Mowa oczywiście o walce o tytuł Universal, który znajduje się teraz w posiadaniu Goldberga. Trzeba przyznać, że cieszy reakcja publiczności na SmackDown, która kompletnie wybuczała nowego mistrza. Reakcja ogólnie internetu na porażkę The Fienda była bardzo negatywna i wiele znanych gwiazd oficjalnie odwołało swój udział na gali WrestleMania. Ile z nich dotrzyma, powiedzmy, obietnicę? Mały procent. Raczej sobie z tego WWE nic nie zrobi, ale przynajmniej fani na arenie nie zawiedli. Goldberg zadał jedno pytanie, czyli who's next, i odpowiedź padła bardzo szybko. Na arenie pojawił się The Big Dog Roman Reigns, który powiedział, że to on jest tą kolejną osobą na drodze Billa. I tutaj po prostu całość runęła, ponieważ nie minęło 5 minut, a WWE oficjalnie pokazało grafikę tej walki na WrestleMania. Czyli bez żadnego podbudowania Roman stał się pretendentem do tytułu na największej gali w roku. I tutaj odzywa się gala Elimination Chamber, która tak jak i Royal Rumble według tradycji wyłania pretendentów. Ba, na przedostatnim SmackDown Sheamus powiedział, że zawalczy w Elimination Chamber meczu o mano pretendenta. Tak więc będzie to walka czy nie? W tym roku niestety ta gala została kompletnie zmieszana z błotem, o czym powiem jeszcze troszeczkę później. Bez walki o miano pretendenta, bez podbudowy pod mistrza, Roman ponownie idzie na najważniejszą walkę podczas najważniejszej gali. I ludzie to polubią, ponieważ to on pokona Goldberga, który pokonał The Fienda. Niby prosty zabieg Vince'a, ale jak widać skuteczny. A jeśli mam być szczery, to ta podbudowa to jedna wielka kpina i splunięcie w stronę fanów i widzów. A gdyby tego było mało, to jest to przede wszystkim splunięcie w twarz The Fienda.
Dawno nie było informacji o jednym z najbardziej oczekiwanych powrotów w historii WWE, czyli o CM Punku. Więc powiedzmy sobie coś na jego temat, bo czemu nie? Podczas promocji swojego nowego filmu Girl on the Third Floor na Netflixie, Phil został zapytany o to, czy może walczyć w innych federacjach wrestlingowych, jednak jednocześnie być członkiem programu WWE Backstage. Odpowiedział, że teoretycznie może, ponieważ jego obecny kontrakt z WWE Backstage nie ogranicza go w żaden sposób, jeśli chodzi o inne rzeczy. Nadal może komentować MMA, nadal może brać udział w innych wydarzeniach i prawdopodobnie nadal mógłby pojawić się gdzieś w ringu wrestlingowym. Problem jednak polega na tym, że niby teoretycznie nikt mu tego nie zabrania, to z pewnością sprawiłoby to drobne problemy. Dodał, że wystarczy wyobrazić sobie sytuację, gdzie pojawia się na przykład na gali All Elite Wrestling, a dwa dni później pojawia się w programie WWE Backstage. Najciekawsze jest jednak to, że wiele razy już zaznaczył, że przecież on nie ma kontraktu z federacją WWE. On ma kontrakt z telewizją Fox, co jednak daje mu, można się domyśleć, wiele możliwości. Jednak jasno dał do zrozumienia, że jeśli pojawi się na gali innej federacji, to prawdopodobnie Fox dla uniknięcia sprzeczek z WWE po prostu łagodnie pożegna się z Punkiem. Jest to dobre rozwiązanie, jednak chyba nadchodzi ten czas, że powinniśmy po prostu odpuścić sobie tego Punka. Skoro nostalgia na Goldberga nam szybko przeszła, to i na Punka przeszłoby możliwie nawet tak samo szybko. Choć oczywiście to jest złe porównanie, bo na Punka czeka na pewno więcej osób niż na Goldberga. No i czas powiedzieć sobie o nadchodzącej gali pay-per-view od WWE, czyli Elimination Chamber. Trudne przed nią zadanie, ponieważ na dany moment nikogo to show kompletnie nie obchodzi. Federacja wcisnęła Super Showdown przed tym pay-per-view, co sprawiło, że potencjalne walki na WrestleMania już poznaliśmy. W poprzednich latach, jak i Royal Rumble, tak i Elimination Chamber wyłaniały pretendentów do tytułu, bądź samych mistrzów. Teraz wygląda na to, że nie jest to potrzebne, ponieważ Roman idzie na Goldberga bez niczego. Tak samo jak w przypadku Raw Women's Championship, gdzie to od tygodni mamy czystą podbudowę walki Shayny Baszler kontra Becky Lynch. Jednak z jakiegoś powodu Baszler nadal musi przejść przez Elimination Chamber. Kompletna głupota, jednak tego nie zmienimy. No dobrze, obecna karta na galę, która odbędzie się już 9 marca, wygląda tak. W walce o tytuł Intercontinentalny Miss Braun Strowman nie zmierzy się tylko z Nakamurą, ponieważ walka ta będzie w stypulacji Handicap. W narożniku byłego mistrza stanie Cesaro i Sami Zayn. Pytanie nie brzmi, czy Strowman obroni, tylko w ile minut obroni. Szkoda, ponieważ cała trójka to ogromny potencjał solowy, ale WWE po prostu nie ma na nich planów. Dodatkowo podczas SmackDown dowiedzieliśmy się, że dostaniemy SmackDown Tag Team Championship Elimination Chamber Match. Całkiem ciekawie. Tam The Miz i John Morrison jako mistrzowie staną w obronie tytułów przeciwko takim drużynom jak Dolph Ziggler i Bobby Roode, Heavy Machinery, Lucha House Party, The Usos i The Revival. Szczerze, obecnie to najlepiej zapowiadająca się walka. I ostatnią z oficjalnych walk jest o miano pretendentki o Raw Women's Championship. W Elimination Chamber matchu zobaczymy takie osoby jak Sarah Logan, Ruby Riott, Liv Morgan, Asuka, Natalia i wspomniana wcześniej Shayna Baszler. Jednak jak już ponownie wspomniałem wcześniej, tutaj raczej nie ma innego wyjścia jak była mistrzyni kobiet NXT, która prawie odgryzła ostatnio Becky głowę. A wy, jak zapatrujecie się na walkę Johna Cena z The Fiendem? No i czy według was Roman zasługuje na walkę z Goldbergiem? Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy do odwiedzenia naszych social mediów, takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego wrestlingu. Plus oczywiście dzisiaj o godzinie 20:00 zapraszamy na tuż przed galą AEW Revolution. Dodatkowo odwiedźcie naszą grupę dyskusyjną, na której możecie rozmawiać z tysiącami innych osób. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.